Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Serią, którą zainspirował mnie Zagi. Zagiego możecie kojarzyć, tam kilka razy graliśmy w różne gry w Hyena Z1, czy chociażby właśnie w to, albo Euro Truck, no różne gierki. W każdym razie zainspirował mnie do stworzenia tej serii. Seria nazywa się, uwaga, Clickbait, darmowe gry na Steam. Dość chwytna nazwa, ale właśnie dość dobra, bo tak właśnie jest. Te gry na Steamie są właśnie darmowe, ale mam raka, nie potrafię trafiać. Te gry, w które tutaj gram, są darmowe, więc spokojnie możecie sobie je ściągnąć i bezpiecznie, bo przez Steama. Dzisiaj gramy sobie w Infestation the New Z. Jest to oficjalny klon, darmowy oficjalny klon swojego poprzednika Infestation Survivor Stories, który kiedyś tam nazywał się The War Z. Z przyczyn jakichś tam prawnych musieli nazwy zmienić właśnie na Infestation, a Infestation Survivor Stories przez cheaterów po prostu upadło. I jedyną jakby możliwością grania w stare dobre Hizzy jest właśnie ta darmowa wersja. Czym ona się różni od płatnej, która była, a która już nie istnieje? Ano tym, że przynajmniej ja nie zauważyłem, nie ma cheaterów. Naprawdę poradzili sobie mega dobrze z cheaterami, co naprawdę zaskakuje, bo jest to w sumie darmowa gra, a mają tak dobre zabezpieczenia, że wow, po prostu wow. A dzisiaj zaprezentuję wam poradnik, jak zabić super zombie, tylko które to tu się przychodziło kawałek dalej, blisko dużego ziutka. No trudno. Może być ciężko. Chciałbym cię jednak trafić w głowę. Czyżbym miał laga? Nie, po prostu ten pan nie ma głowy. O Jezus, to zombie miał laga. To już wszystko by się zgadzało. Oczywiście z poradnikiem się śmieję. Co ty tam masz ciekawego, nic ciekawego. Chociaż w sumie mogę nazwać to jednocześnie, tak. Ale nie, to nie chodzi o to. A chodzi o pokazanie wam darmowej wersji tej gry na Steamie, tak jak sama nazwa wskazuje. A przy okazji pokażę wam, jak na tym nowym lotnisku, nie wiem jak ono się nazywa, NATO Air Force Field, jak zabijać tutaj super zombie, bo to jest w sumie dziecinnie proste. Przede wszystkim musimy przedostać się na jakiś wóz strażacki albo miejsce, oj, którym bardzo łatwo zbugujemy naszego super zombiaka. Dobra. Możemy założyć to. Założyć to. Zwyczajnie na te klikam, żeby zmienić osobę. Chodź tu. Czyżby ktoś tutaj też walczył z nim? Czyżby ktoś tutaj też z nim walczył? To mi bardzo śmierdzi, bo leży pusta broń. Ktoś tu już w niego strzelał. Trzeba uważać. Jedyny sensowny sposób to najlepiej strzelać mu prosto w głowę. Jeden magazynek z czymś zawsze siada. Teraz się schowajmy na i, bo śmierdzi mi tu typem jakimś. Ja cały czas wciskam te, żeby zmieniać. Czy mam jakąś snajperkę? Stayer out. Dobra. Nic ciekawego. Rozładuj. Ja tego nie zbieram. Rozładuj. Plan jest jeszcze taki, żeby właśnie znaleźć tego typa. Dobra, wypij jeszcze butelkę wody. Dobra. Lornetka pod trójkę, bo coś mi tu śmierdzi. Jesteś tu gdzieś, nie? Musi gdzieś tu być. Leżą świeżo rzucone bronie. A bronie nie respią się tak po prostu. I nie puste. Czy ty jesteś martwy?
Czy sobie śpisz? Wyglądasz na śpiącego raczej. No i tak właśnie jest. Myślę, że coś martwy. No w każdym razie gdzieś tu ktoś był. I może być tak, że jeszcze gdzieś jest. Dobra. No to plan jest jeszcze taki, że poszukamy typa. Bo musi gdzieś być. Rangefinder nigdy nie korzystam z niego, więc nawet nie podnoszę. A teraz może jeszcze wam powiem a propos tego lotniska. Jedno super zombie jest tam, drugie super zombie jest tu, trzecie mi się respi tu, to już są trzy. Czwarte jest zawsze koło wozu strażackiego, zaraz wam je pokażę. A żeby nie było, że jestem gołosłowny. Ej, tego super zombie tam nie ma. Jest, jest ten tu. Wysłyszeliście tego tam, trzeciego zabiłem. Do czwartego biegniemy. Taki jest plan przynajmniej. O. Coś jakby... Dobra. Coś jakby mi tu śmierdziało typem. Dobra, kolejny super zombie jest tu, to jest numer 4, numer 5 jest tam przy lesie, to jest numer 5. O, któryś jeszcze się tu sadzi. Czemu korzystam z tej broni, Sony Badgera? Bo automatycznie ma tłumik, a on mi tylko służy do takiego klikania w zombiaki. O, to jest bardzo fajna broń do walki wręcz, nazywa się The Brotherhood. Jak działa? No patrzcie, działa w ten sposób, że na strzała ściągam każdego zombiaka. I to już, to jest cały fenomen tej broni. Dobra. Tutaj się respi jeszcze jeden super zombie, ale chyba go teraz tutaj nie ma. Więc chyba idziemy dobrym tropem na gościa. Ale mogę się umylić. Nie mordujemy strzałów. Cool, znaczy się. Bo są cenne. Znaczy, nie aż tak, to się dużo wszystkiego respi. I teraz tak, macie jeszcze możliwość. Jestem bydlak tutaj. To tu jest pan z numerem trzecim. W sensie super zombie. Z numerem trzecim? Jest numerem trzecim. Pan z numerem szóstym już. Super zombie z numerem szóstym. Dobra, lecimy dalej. I jeszcze pokażę wam dwa. To jest ich razem 8. Więc można zabić 8 super zombie w przeciągu plus minus 12 minut. A za jedno super zombie jest chyba 2500 expa, chyba że gracie na premium serwerach i macie konto premium, to lecie tego expa dwukrotnie więcej i kasy analogicznie również dwukrotnie więcej. Więc bardzo szybko można sobie postać tutaj wyskillować. Martwi mnie to, że tam leżała ta pusta broń, a ja nie wiem gdzie jest gościu. Tak bym się spodziewało, że jest, ale go nie ma. Anastasia Steel, dlaczego ty tak słabo strzelasz? Bardzo dobrze. Zombie. Śpiący, zabiłem tutaj to ja. Nie. Albo mi się... O, tu jest kolejny super zombie, to właśnie ten siódmy. I ósmy jest albo tam po lewej. Dzięki, Nersy. Albo tam po lewej, albo tutaj, gdzieś w tym firtlu, ale... Teraz go nie widać, pewnie do namiotu wlazł. Tego, co słyszeliśmy, jest gdzieś tutaj. To jest właśnie ten pan numer 6 chyba. No, ale mniejsza. I tak wygląda mniej więcej właśnie lutowanie tego miejsca i fragowanie super zombie. Dałem dupy.
dupy, bo przesprintowałem 300 zombie. Dobra, i teraz trzeba się zabić, chłopie. Bo oczywiście Albert jest rakiem. Dobra. Starajcie się, mówię, celować jak najbardziej w głowę. Jezus, ten pewnie zagłusza. Celujcie jak najbardziej w głowę, bo wtedy szybciej zabijacie. Beznadziejne bronie. Bardzo często lecą z niego snajperki, ale nie tym razem. Dobra, teraz przysprintuję, bo mam pewność, że go tutaj nie ma po prostu. Dobra. O, do bizona ammo nie chcemy. No martwi mnie to. Myślałem, że gdzieś ten gościu jednak będzie. Że będzie łatwiej, no ale trudno. Dobra. I mówię, broń Brotherhood tu walki wręcz jest najlepszą bronią. Rozciąga wszystko na szczała. A zastanawiacie się, dlaczego noszę te uchwyty wszystkie? Patrzcie. Z pierwszej osoby to wychodzi jeszcze ładniej. Dobra. Ostatni. To tak wyglądało zawsze, że tylko do środka. Albo mi się tekstury nie załadowały. W ogóle dzień już jest. Albo to tak brzydko wygląda. Jeszcze taki mały protip. Nie stawiacie kroków, jak chodzić. Znaczy nie słuchać waszych kroków, jak chodzicie po tej barierce. Warto o tym pamiętać. No nie ma. No nie ma. Pewnie mój ryj dziwnie wygląda, tak robię. Ale nie ma nikogo. Dobry refleks. No, i tu mamy to super zombie. Ciekawe, czy jak strzela, to do mnie przyjdzie. O karwa. O karwa. Dobra, zanim on to przyjdzie, się zdążę wylogować i pokażę, że mam jeszcze drugi tryb, który nazywa się Battle Royale. Czym on się różni od tego trybu? To jest typowy survival, tak jak to było wcześniej. A Battle Royale, tak sama nazwa wskazuje, jest to takie darmowe easy, w którym po prostu gracze się napieprzają między sobą. I właśnie wam to zaprezentuję. Właśnie, to jest ten open world. Jak się kliknie play, to ma się ten wybór. Na serwery premium się wchodzi, jak się to kupi. Można, ale to wiadomo, że się tak średnio opłaca w sumie kupować to. Poza tym, jak wejdę w marketplace, zobaczcie, ile mam hajsu zwykłego, po prostu grając na zombie. Atakując je w sensie, więc no kupę hajsu. Idzie zarobić. Wiadomo, tutaj się kupuje tych wszystkich, te wszystkie skiny, ale plus jest taki, że można wiele rzeczy kupić za tą walutę z gry, więc no w sumie spoko. Jak tak widzicie, to no wiadomo, skrzynki premium to rzadziej, ale również są zwykłe skrzynki w ten sposób. Normal skin box możecie dostawać te po prostu w grze, grając, możecie znaleźć te skiny. Więc to też jest spoko, nie musicie ich kupować, znajdujecie je w grze, więc widzicie, no tak to działa. Fury też mam, średnio się nim jeździ, to jest bardzo fajne, wszystkie zombie sprowadza, ale mniejsze. Zagrajmy sobie Battle Royalkę. Stwórzmy sobie, ty niech będziesz, ty już, bo tak, nazwiemy ciebie, jakby cię nazwiemy, Monika Waleczna Kobita. Waleczna, no to jeszcze PL damy, dobra. Monika to moja narzeczona, więc myślę, że będzie raczej zadowolona. A Battle Royale, play. Aha, Battle Royale to jest po prostu. Aha, są dwie areny, to się troszkę zmieniło. Tropico. Dobra, nie będzie to Tropico, coś innego. Zobaczymy, pokażę też wam. Jest tu lobby, ono trwa w zależności od tego, ile graczy chce. Ono trwa w zależności od tego, ile graczy dołączy.
Zatem, jeśli bardzo mało ludzi będzie dołączyć, to lobby może trwać samo w sobie 10 minut, więc no, to jest takie średnie, bym powiedział. Ale z drugiej strony można sobie podskillować się, celować, wstrzelić. Także spoko, spoko, opcja naprawdę. Załadujmy się. Nie będę robił cięcia. Nawet nie wiem, czy całą berkę puszczę, bo nie wiem, czy to ma sens. Tu chodzi tylko o pokazanie, więc w ten sposób pokażę. Dum, dum. Pum. I znowu mi się rozstroił Audacity. O, dostroił się. Coś mój mikrofon ostatnio słabo, wiecie, zbiera. Ma 4 lata. Uwaga. Był dziwny dźwięk. O, no i jest to, co mówiłem. Tutaj po prostu rozpierdziel. Na dzień dobry. Padnij, żeś. No, ładnie go zabił. A pies, ale trafiła mi się gorsza broń niestety. O, z tym już więcej zadziałam. A, to jest snajperka w ogóle. No, chciałbym cię w głowę trafić, wiesz? No ile ty masz życia, ty? Ej, trafiłem gdzieś z tyłu. Nie no, wolałbym jakiś karabin jednak, wiecie? Ale jestem rakiem. Ajajajajajaj. Jestem słaby w takiej gierki, ale to nie o to chodzi. Stay out, to w sumie spoko jest broń. Z 10 stron. I widzicie, na górze macie ilu graczy jest potrzebnych, żeby mecz się w ogóle zaczął, czyli 100. W tym momencie jest około 30. Aha, mam główną broń w tym momencie znowu. Jezus, jakim ja jestem gównem w tej gry. Ha! Dobra. A, no double barrel to trudno, żeby nie zabił na dwa strzały. Aj, kurde. Jeszcze nie ogarnę tutaj wizy, że mam bandaże, których rzeczy często nie używam. Aj no. No, więc to lobby rozgrzewające. O, plutę. A, double barrel, kurde. Straszne to jest. Mamy dwa strzały. Nie spudłujmy, gościu jest przed nami. Ale widzicie, bardzo, bardzo wolno dołączają ci gracze. Ale ma ładnego skina, ale fajne. Także raczej wam tego nie pokażę dzisiaj. Z każdej strony mnie biorą, to jest takie smutne. To jest taki chaos. A Battle Royale wygląda dokładnie tak samo jak H1Z1. To znaczy, o! Jak H1Z1, czyli lądujecie, zbieracie rzeczy. Jezus, nie potrafię z tego strzelać. To jest też straszne. Znowu to samo gubią się trafiło. Nic dosłownie naprawdę nie słyszę. Dosłownie nic!
Aj! Dobra, dajcie mi jakiś karabin chociaż. Dobra, zigzałem, może być. Zigzałem nawet bardziej spoko niż te inne gówno. Mamy to. O! Starting now! Właśnie się startuje, więc w sumie spoko. Szybciej niż się spodziewałem. O, nawet to zmienili, to wygląda bardziej jak Igrzyska Śmierci. To znaczy startujemy z takich platform. Aha, i do wewnątrz. No debil. O, i radiacja to naprawdę bardzo przypomina teraz Hizzy, bardziej. I zobaczcie, macie za darmo. No dość sztywne i takie sobie, ale jednak H1Z1 za darmo. Aha. Wszyscy pobiegli do środka, ja pobiegłem na zewnątrz, więc w sumie nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy nie. Jaka jest w ogóle mapa? Aha, taka. Ja w ogóle już biegnę na dzień dobry w złą stronę. No ale trudno. Ale się pyrkają, ale się pyrkają! Dobrze, ale chciałbym znaleźć, wiecie, cokolwiek, jakąś broń, nawet krótką. Tam przede mną chyba coś jest, nie? Albo mi się wydaje. Więc pobiegnijmy. Aha, stamina nie jest wieczna, ale nie spada również zbyt szybko. Czy ja widzę, ilu graczy zostało? Zakładam, że... U mnie to jest w tamtą stronę. Że mi zasłania action. Ilu jest graczy? Tak zakładam. Była tam jest jakaś wieża strażnicza. Dobra, biegniemy w tę stronę cały czas. I tak czy siak. Mam nadzieję również, że nie ma zombie. Oj, właśnie coś powiedziałem przez mikrofon. Mam również nadzieję, że nie ma zombie. Bo w poprzednim Battle Royale co była, to były, więc było ciężko. Chodzi o to, że jak się nie znalazło broni krótkiej albo mele, która cicho bije, to był problem w ogóle się obronić. Dobra, większy plecak. Antybiotyki jak najbardziej. Kanon w zup też się przyda, bo to też działa jak troszkę jak antybiotyk. Electro Aid, żeby szybciej biegać, też się nada. Plecak nie chcemy, bo on jest dziwny i brzydki, w ogóle głupi. Ten też jest dziwny. Large Backpack już jak najbardziej. Więcej antybiotyków, dobra. Lecimy na górkę, czy ja mogę sprintować? Mogę. Zmień plecak, wyrzuć przedmiot, antybiotyki sobie rozstawmy tutaj. To możemy wypić, biegniemy dalej do tej wieży. Dobra, radiacja. Zakładam, że radiację również będzie widać na mapie. Mam taką... Aha, lobby jest tam. Nie wiedziałem. Pierwszy raz gram na tej mapie, więc w sumie też dla mnie to jest takie, wiecie, wow. I naprawdę nie wiem, ilu graczy zostało, ale widzę, że ten USASSA to jest dobry gracz jakiś. Na pewno nie cheater, a przynajmniej tak zakładam, bo mówię, mimo że darmowa gra, nie ma zbyt wielu cheaterów. Nie mówię, że nie ma wcale. Ej, zombie. Dobra, fist fighting, co? Aha, zabiłem gościa. O, kurwa! Ale zabiłem pięściami gołymi gościa i to było fajne! Kurczę. No. Także tyle z takich darmowych, znaczy darmowych, nie, ona jest darmowa. Z darmowych gier na Steama, jeśli chodzi o Infestation The Newsy. Jeśli chcecie więcej berek, kurczę, bardzo chętnie, bo to co teraz tu widziałem, to jest po prostu wow. No, a teraz się z nami pożegnam, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z innej gierki. Trzymajcie się, cześć.